Witam Państwa serdecznie w wieczornym materiale. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do dramatycznych scen, które mną wstrząsnęły, to najpierw takie drobne dygresje. Pierwsza sprawa, z niewiadomych przyczyn jest błąd techniczny w serwisie YouTube, że komentarze samoczynnie się pod materiałami wyłączają. Dzisiaj dla informacji bezpieczeństwa nagrałem krótkiego shorta, tak abyście Państwo wiedzieli o tym. Ci, którzy z Państwa shorta nie obejrzeli, to teraz jeszcze poinformuję. Sprawę zgłosiliśmy do obsługi technicznej. Rozmawiałem dzisiaj z konsultantką. Pracują nad tym, by ten błąd usunąć. Także prosiłbym o chwilę jeszcze cierpliwości. Ja też z niecierpliwością czekam. Dostałem też sporo maili z wyrazami niezadowolenia z Państwa strony, że wyłączyłem komentarze. To nie jest prawda, komentarze nie wyłączyłem, jest błąd techniczny, dlatego tych komentarzy nie widać. Druga sprawa, myślę, że już czas, bo to jakby nie patrzeć, minął już rok, więc chciałbym podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy od ponad roku już wspierają kanał. No, po tak długim czasie, aż czuję się odrobinę zawstydzony, że nie zrobiłem tego wcześniej, ale właśnie dla tych wspierających kanał pani Małgorzata Szerła, pan Krzyszak 128, Hurtownia Oldrop, pozdrawiam serdecznie, Wojciech H., Andrew B., Andrzej Jamroziński, Szwejku, Michał Z., Beta Marc S., Andrzej Urbański. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że od ponad roku cyklicznie wspieracie nasz kanał. Jest mi bardzo miło. No a teraz przejdźmy do dramatu, który rozegrał się dzisiaj na komisji śledczej, też podczas obrad komisji śledczej. Jakby dzisiaj usłyszał mnie pan redaktor Czuchnowski, to bym dostał zaraz w ucho. Na jakiej komisji? Na majtkach, na staniku i jeszcze gdzie? Na sklepie czy na kasie? Ochrzaniał dzisiaj odrobinę Annę Marię Żukowską, pan redaktor Czuchnowski z Gazety Wyborczej, więc oczywiście, Wojtku, ja bardzo przepraszam. Podczas obrad komisji, nie na komisji, podczas obrad komisji. W trakcie. Mam nadzieję, że się właściwie poprawił. Zresztą zobaczcie Państwo tę groteskową scenę, która dzisiaj się wydarzyła, miała miejsce. Zobaczcie. Wili premiera Morawieckiego przy ulicy Parkowej pan wpadł w furię do tego stopnia, że sam Jarosław Kaczyński musiał pana uspokoić. Mówił o słowach, a ja pytam o furii. Chciałbym pana wprost zapytać, czy był pan pod wpływem środków bądź substancji odurzających. Krótko mówiąc, czy był pan trzeźwy? Bo świadek mówił to pod przysięgą i pytam dlatego, że trudniej sobie wyobrazić, żeby szef, koordynator służb specjalnych mógł wpadać w takie emocje. Pytam pana wprost. Przepraszam, że jest pan trzeźwy? Pan zadaje takie głupie pytanie. Pytam świadka, bo nie wyobrażam sobie, żeby koordynator służb specjalnych zachowywał się wobec posłów w taki sposób, jak opisał to wypij pod przysięgą. Pytam pana wprost, czy pan był wtedy trzeźwy? Szanowny panie. Pan ośmiesza tą komisję. Jest naprawdę. Pan... Panie pośle Wójcik, nie będę zadawał teraz panu pytania, ale poproszę, żeby pan się uspokoił. Zadałem konkretne pytanie, tak, poproszę o odpowiedź. Szanowny panie, sposób, w jaki sformułował pan to pytanie, świadczy o tym, że jest pan pozbawiony jakiejkolwiek... Dobrze, może pan odpowiedzieć na pytanie, ja zadaję pytanie, chciałbym, żeby pan odpowiedział. Jeszcze nie skończyłem. Ale ja skończyłem. Może pan odpowiedzieć na pytanie? Tak, chcę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo. Jest pan świnią. Dobrze. Nie, wie pan co? Pan mnie nie sprowokuje. Pan mnie nie sprowokuje dzisiaj. Chciałem zwrócić uwagę, że świadek się oddala z komisji. Drodzy Państwo, no, to, że pan Mariusz Kamiński może mieć, mógł mieć, czy też ma problemy alkoholowe, to no już nie jest to tajemnicą poliszczoną, albo o tym wszyscy mówią. I
To, co dzisiaj zapytał się pan przewodniczący, pan poseł Joński, było jak najbardziej zasadne. Ponieważ w tej furii, w tym szale, bądź w niewykluczonym pijanym widzie, Kamiński straszył, że zniszczy, tak groził, tak ten mały i tak dalej, próbował zastraszać polityków, którzy się wówczas spotkali, mam na myśli ludzi Gowin. Dzisiaj, zobaczcie państwo, dzisiaj właśnie tak w tej scenie, jak na przywołanie jego furii, jak zaczął się nerwowo ten mały człowieczek śmiać, tak, bo on wiedział, czego sprawa dotyczy. Pytanie pana przewodniczącego, pana posła Jońskiego, czy Kamiński był wówczas trzeźwy, było jak najbardziej zasadnym pytaniem. Zachowanie Kamińskiego, jego buta i arogancja, sam fakt, w jaką furię wpadł po pytaniu posła Jońskiego i wyszedł z obrad komisji, to się jeszcze nie zdarzyło. Tak, później wrócił. Później wrócił, te jego zeznania były oczywiście miałkie. Ja je słuchałem, ale to jakby nie ma sensu się do nich w tej chwili odnosić, bo to, co miał powiedzieć, powiedział, to, co wybrzmiało bardzo jasno, to nie była żadna prowokacja. To było dokładnie takie pytanie, jakie powinno paść. Ba, ja napisałem jeszcze dzisiaj na Twitterze, że wypadałoby, aby Kamińskiego przebadać alkomatem. Szczególnie, że kiedy on wrócił z tej swojej przerwy, bo on poszedł, nie, wstał i bezczelnie wyszedł, powinien zostać ukarany przede wszystkim, powinien zostać złożony wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie Kamińskiego. Ten drobny, mały rzezimieszek od podsłuchów i od nękania, zastraszania ludzi nie przywykł do tego, że jest przesłuchiwany, to teraz będzie musiał przywyknąć do tego, że będzie przesłuchiwany i to niejednokrotnie. Jego czas w więzieniach, aresztach i tak pod pręgierzem prokuratorskim dopiero się zaczyna. Kiedy on wrócił, no to ja apelowałem do pana przewodniczącego Jońskiego, by wezwać policję i go przebadać alkomatem, czy czasem nie poszedł i nie napił się wódki. Gdzieś pojawiło się zdjęcie, jak on się w jakiejś kabinie pali papierosa nerwowo. No, drodzy państwo, obraził pana Jońskiego, nazywając go świnią. No cóż, niewygodne pytanie, na które odpowiedział, że ostatecznie, że nie. Prawdy? Jeżeli zeznał nieprawdę, a do konfrontacji świadków dojdzie, bo świadek Wypi wyraźnie powiedział, w jakim stanie był Kamiński. Więc skoro składał te zeznania pod przyrzeczeniem, nie mylić z przysięgą, pod przyrzeczeniem, poinformowany, czy też tak, no, ostrzeżono go, że za fałszywe zeznania to i do 8 lat więzienia, no cóż, drodzy państwo, to jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli jednak zostaną przesłuchani kolejni świadkowie, również chociażby pani Emilewicz, której też grożą spore problemy, no to Kamiński może otrzymać kolejne zarzuty za składanie fałszywych zeznań przed komisją śledczą. Mam nadzieję, że tak się stanie. On się chyba pogodził z tym, że pójdzie do więzienia, pogra trochę na czas. On wie, że to jest kwestia roku, i trafi do więzienia, z którego już nikt nigdy go nie wyciągnie. Ile lat spędzi? No, ja tak szacowałem, jak rozmawiałem z kolegą karnistą, adwokatem, to powiedział mi, że tak na oko to tak z 15 lat mógłby dostać Kamiński, jeżeli podsumuje się wszystkie jego przewiny. Drodzy państwo, dzisiaj krótszy trochę materiał. Tak chciałem się, tak powiem, co do zasady odnieść, przepraszam, do tych zdarzeń podczas komisji. Też przyzwyczaiłem już państwa i siebie również do wieczornych materiałów, że nie sposób mi chociaż krótkiego nie zrobić, tak żeby się z państwem chociaż wirtualnie zobaczyć. Także jeszcze raz, ani państwo, obejrzyjcie sobie w spokoju ten materiał. Popatrzcie na mikroekspresję Kamińskiego, bo to jest też dosyć istotne, na to, jak reaguje pisowiec przyparty do muru. Pamiętajcie o tym, że on decydował o tym, czy jakiś minister ma być w rządzie, czy nie. To był zastępca Kaczyńskiego, on pociągnął ze wszystkie sznurki.
to by jego bezpieka nękała wielu z was. Wielu ludzi zostało zwolnionych z pracy za to, że wyrażali się przeciwko reżimowi Kaczyńskiemu. Ludzie byli nękani, zastraszani, trafiali do aresztów wydobywczych, torturowano ich. Tak, tak jak Tomka Szwajgierta. Takie są fakty. To dzięki właśnie Kamińskiemu, temu małemu człowieczkowi. Nie chodzi o wzrost, chodzi o ducha. Tak? On jest mały. Ten mały człowieczek próbował leczyć swoje kompleksy, budując swoją wielkość na krzywdzie innych. Robił to zupełnie świadomie, bez jakichkolwiek skrupułów. Cerat. Tyle możemy o nim powiedzieć. A tych z Państwa, którym jeszcze o tym nie mówiłem, nie pisałem, dzisiaj byłem gościem pastora Pawła Chojeckiego, u niego na kanale Idź Pod Prąd. Zrobiliśmy dzisiaj materiał na żywo. Przez godzinę rozmawialiśmy o prostytutkach, o tym, jak media się sprzedały, jaka przyszłość mediów. Możecie Państwo odnaleźć jego kanał Idź Pod Prąd. Paweł Chojecki, pastor ewangelicki. Ja mam słabość do ewangelików, zawsze ich mam głęboko w sercu, mimo tego, że jestem chrześcijaninem i katolikiem w tej kolejności dokładnie. Idźcie na, drodzy Państwo, na jego kanał. Przepraszam, że tak powiedziałem, idźcie. Zapraszam Was do tego materiału. Było naprawdę przesympatycznie. Moderowała córka pastora Chojeckiego. Bardzo fajna rozmowa, bardzo ciekawe uwagi. Także zajrzyjcie tam, obejrzyjcie. Jeżeli chcecie, to zasubskrybujcie kanał Idź Pod Prąd. Ja tymczasem z Państwem się już żegnam. Pamiętajcie o tych komentarzach. Jeżeli nie będą się pokazywać, to znaczy, że ekipa YouTube'a jeszcze nad tym pracuje. Wiem też, już przeczytałem z komentarzy, ustaliłem, że pan redaktor Adam Bysiek miał, czy też ma ten sam problem. Też inni twórcy i dziennikarze na YouTube zgłaszali już te problemy, bo pani konsultantka z YouTube wspominała o tym, że takie zgłoszenia były. Ja jeszcze raz też i chciałbym bardzo podziękować też innym wspierającym, którzy od paru miesięcy czy niedawno dołączyli do wspierania kanału. Państwa pomoc, wsparcie jest nieocenione. Dlatego też, co chciałbym zaznaczyć, to jest nasz kanał, ponieważ Państwo czynnie uczestniczycie w jego tworzeniu. Za niedługo też trochę się zmieni anturaż za mną, bo prawdopodobnie przeniesiemy się z nagraniami do takiego mini studia, które w tej chwili jest kończone. Jak Państwo wiecie, tak, jesteśmy po przeprowadzce i jakby organizujemy. Najpierw zorganizowaliśmy takie tymczasowe studio. Teraz czeka nas troszeczkę też takiej zmiany wizualnej, technicznej. Mam nadzieję, że to się Państwu spodoba i oczywiście będziemy rozwijać kanał. Dajcie Państwo znać w komentarzach, co myślicie o zachowaniu, dzisiejszym zachowaniu Kamińskiego. Ja życzę Wam dobrego wieczoru i rzecz jasna widzimy się jutro o godzinie 14:00 tradycyjnie, jak zawsze. Dobranoc.